No to zaczynamy. Oczywiście finał, no co prawda kwalifikacje, ale World TV European League. W dolnym prawym rogu Geralt, czyli Mateusz Budziak z teamu SideStorm Gaming. No i z drugiej strony gra Juan Carlos Tena Lopez, czyli Special. On będzie tutaj tym żółtym teranem. Ciężkie spotkanie dla Mateusza na pewno. Jak to Geralt sam przed chwilą mi napisał, dla takich chwil właśnie gra się teranem. Czyli chyba tutaj uważa, że właśnie Geralt, znaczy uważa, że Special jest dość mocny. Że łatwo tego chyba nie będzie wygrać. A Special widzę, że króciutko. Proxy, koszary jakieś już pierwsze buduje. Ciekawe, czy to będą proxy marudery, ale jeżeli tak, to będą z pojedynczych koszarów. Może to będzie tylko Reaper. Zobaczymy. Niech no zobaczę chwileczkę. Special. Gdzie on tutaj? O, tutaj jest. Dawno Majora nie widziałem. No, trochę się wylaszczył. Juanito ma aktualnie 30 lat. Aktualnie, z tego co wiem, jest bez drużyny, bo właśnie SideStorm Gaming, czyli drużyna Geralta, się go, no nie wiem, czy pozbyła, czy podziękowali, czy tam, co tam wyniknęło. Są pewne przypuszczenia, ale nic pewnego, więc nie ma co mówić. Zelota zagrany przez Geralta. Może bez drużyny, ale bez chorobliwej nadwagi. Tak, ciśnie Special. Często na swojego Instagrama czy na Twitterze też chyba pisał. Pokazywał jakieś filmiki, jak tam sobie ćwiczy. No dobrze. Dwie probki zniszczone, trochę to niepokojące. Oczywiście po części to zasługa tego Reapera, który złapał jedną z nich, a druga proba padła w ramach zwiadu w bazie Terrana. W sumie nie wiem, czemu się bardziej skupiłem na tej probce w bazie Terrana niż na Reaperze. Dobrze. Tutaj jak widać Geralt jeszcze na chwilę stanął adeptką, żeby zobaczyć, czy Reaper mu nie wskakuje. No i teraz najciekawsze, bo właśnie te proxy Maraudery się właśnie przydarzą. Do tego wszystkiego Heliony będą dojeżdżać. Ciekawe, czy on zrobi dobudówkę. No, dokładnie, robi dobudówkę, żeby adeptka nie mogła wejść, żeby była pełna barykada, pełny wall. No, a tutaj naprawdę duży problem przed Mateuszem, bo on po prostu nie do końca wie jeszcze, z czym walczy i jak żyć, jak grać. No, to jest Reaper, Maruder, Helion, jaka trójca problematyczna. No i niestety, ale już widać, że będą ogromne, gigantyczne trudności. W zasadzie nie wiem, jak Geralt ma wygrać tę mapę. Jak ma się obronić. Tam adeptka z drugiej strony mapy atakuje z Zelotą Techlaba. Ale ten cyklon, którego zakolejkował już Special, i tak on wyjedzie, on i tak powstanie, więc nic dobrego nadal nie mam do powiedzenia. No i teraz oczywiście dokończył Stalkera, Special. No i wszystko wskazuje na to, że to jest koniec, tak jak myślałem, tak jak mówiłem. Niestety, przykra, szybka, pierwsza mapa, skandal na ekranie. Special zna te namolne, wkurzające buildy. Jak widzimy, teraz przez chwilę nie kontrolował Reapera, bo pewnie był zajęty, w sumie nie wiem, czym był zajęty, ale... Ale na szczęście dla Geralta nie rozwalił tej proby czy dwóch dodatkowych. No ale i tak, no to jest tak duża różnica, że taniej będzie umrzeć niż kontynuować to starcie. I tak jest źle. Tutaj jeszcze jakiś chyba zelota czy adeptka weszły. Cyklon oczywiście się obronił. Jakieś straty były, czy supply depot, czy techlap, no ale już odbudował go Special i teraz widzimy, że robi ulepszenie właśnie do cyklonów. Może atakować, może nie atakować, może się rozwijać po prostu Special, bo i tak ma ekspansję. Jak widać, druga fabryka i co ciekawe, Techlaba tutaj gra, więc może czuje po prostu, że ma tak duże prowadzenie, że sobie tutaj będzie spamować marudery z cyklonami i w ten sposób zakończy mapę Grezvan. No musiałby, w sumie nie wiem, co zrobić Geralt, ale może Dark Templary. Jakimś cudem, tylko że trzeba by też się wymknąć probą na mapę. O, tutaj w ogóle też mógłby Special podejść i... A, no właśnie, podlecieć koszarami, żeby dać sobie wizję na wzniesienie i dzięki temu rozwalić pylona, Warpgate albo Cybercora. Takie zapewne założenie teraz ma Special. No, Geralt czeka na Blinka. Bez Blinka to na pewno się z tym dobrze wymieniać nie będzie. W
w Natural Speciala, co ciekawe, obie rafinerie szybko są zajmowane, no bo właśnie on gra tego mecha, ma cyklony takie. No i teraz już Special zauważy to, co jest na wzniesieniu, może spokojnie, bezkarnie praktycznie atakować pylona. Myślałem, że będzie w sumie dużo łatwiej Specialowi tutaj jakoś pocisnąć. Ej, dobra, spokojnie, może jeszcze jakiś mały cud się wydarzy, jak Special będzie dalej tak rumakować z tymi cyklonami. No w sumie nie wiem, jak sobie wykorzystuje te koszary w ramach przedłużonego takiego, no skana trochę, przedłużonej wizji dla cyklonów, ale już nie przedłuży za bardzo. Koszary zostały zniszczone. Co ciekawe, teraz jak nie ma koszarów, to on nie może kolejnej fabryki dostawić, więc te cztery, które ma, no to muszą mu na razie wystarczyć i widać, że robi koszary z powrotem, no bo zakłada, że kolejne fabryki jednak prędzej czy później będą gotowe. Wydaje mi się, że Special powinien też parę Siege Tanków zagrać. On jednak ma inną opinię. Najgorzej, jeżeli wpakuje się właśnie Geralt pod te cyklony. Jakby tutaj podszedł Stalkerami, to Special chyba po prostu weźmie walkę i wygra. Tak sądzę. Oho, będzie polowanie na Stalkery. Geralt możliwe, że nawet nie wie, jak dużo tych cyklonów zostało zagranych. No to jest taki osobliwy scenariusz, bo normalnie mas cyklon nie działa, ale w takich proporcjach przy tak dużej przewadze terana zadziałać może. No, skan poleciał. Praktycznie nie da się tutaj uciec. O, a jednak. Kurczę, myślałem, że ten zasięg cyklonów jest troszeczkę większy. Łapie go Special, po cztery cyklony buduje jednocześnie. Nie dokłada jeszcze kolejnej bazy, tylko same cyklony. Pompuje. W takim początku wydaje się, że może, no ale zobaczymy, bo jeszcze mikruje Geralt, jeszcze daje radę. Ciężkie są to wymiany, jak widać. All in jest perfidny, ale jeżeli ucieknie pod baterię, to faktycznie są szanse. Oho. Nie, dobrze, teraz Geralt atakuje słusznie, no bo Nexus jest czymś, co absorbuje obrażenia od cyklonów. Ważne, żeby go oczywiście nie stracić. Ej, no kurczę, no żyje. Może nie wszystko stracone, może Special trochę tak za bardzo cudakuje. Jakby zagrał normalnie piechotę, to pewnie byłoby już po wszystkim. A tak to trochę chce się pobawić. Może też no, nie gra tak na zasadzie wygrać muszę, bo się uduszę. Jednak Nexus zniszczony, cały czas duża przewaga w zaopatrzeniu Speciala. Geralt robi wspomniane Dark Templary, bo no tak naprawdę co innego miałby zrobić. Teraz te SCV budującą trzecią bazę też można by rozwalić. Tutaj jak widać kolejna mała awantura. Niestety świetnie się wymienił Special. Oho, no i cyklony będą dawać radę. Tutaj Dark Templar, okej, Special trochę się gubi. No ale trochę to dobre określenie. Poza tym cały czas w natarciu, cały czas w ofensywie cyklony. A myślałem, że już jak ich liczba została zredukowana, to tak nie będzie, że one tutaj pocisną te... te stalkery. Szkoda. No nie poszło zdecydowanie. Może stracił 30 SCV Special, ale za to nadal jest teranem i... może zrzuci muły, może zrzuci co innego. O, i teraz mądre niszczenie pylonów, żeby nie dało się przywoływać kolejnych jednostek. To jest ostatni pylon zasilający coś dającego siły Geraltowi. A nie, przepraszam, jeszcze w naturalu są dwa warpgate'y, z nich można przyzywać jednostki. Dalej mikruje Special, tamte Darkentary atakują dziwne rzeczy, bo rafinerię widzę na minimapie, teraz Darkentary zniszczyły. Nie o to chyba chodziło. Dalej mikro. Pani to robi co może. Czy on biegnie tu SCV? Tak. SCV-ki do ataku. Cała naprzód. Nie ma wydobycia w tym momencie w zasadzie Geralt. Ledwo co. No dobre i ledwo co, jeżeli będzie przyzywać właśnie jakieś Stalkery, no ale niestety... To jest w zasadzie jedyny, no okej, dwa Stalkery jeszcze są na mapie, dwa Darkentary też robią co mogą. Tutaj też coś zbiera Special, tylko trzyma SCV-kami. Sytuacja jest naprawdę zadziwiająco bliska, ale no nie wiem, jak miałby pokonać w sumie te cztery cyklony Geralt. Ej, a może po prostu rozwalić orbitale, zabrać skany Terranowi i wtedy obroni się takim Darkentarem w bazie. No tylko trzeba by go albo tutaj przywołać, albo przyzwać jednego z tych, które są przeciwnika. Widzimy, że Special właśnie zabiera się za niszczenie Nexusów. Jest jakiś pomysł, ten orbital chyba będzie tutaj po prostu przestawiony i w razie czego ma skany Special. Tutaj leci.
No zadziwiająco bliska mimo wszystko ta rozgrywka może być. O nie, Special robi Tureta. To jest świetna zagrywka. Ej, ale tu się udało zniszczyć Cyklona Stalkerami. No to są jedyne dwa Stalkery, jakie ma Mateusz. Zaraz, no to bym chciał, żeby zaraz przyzwał trzeciego, ale on nie ma z czego go przyzwać. Czym go przyzwać? A nie, tu jest jeszcze jeden Warp Gate. Okej. Okay. No ma w sumie Cybercora. Ej, on przyzwał Dark Templara jednak. Gdzie ten Dark Templar jest przyzywany? A, tutaj. Okej. Okay. A, bo może chce Tureta rozwalić. W sumie ciekawie. Ej, uda się rozwalić Orbitala. Ej, chwila! Co jest? Ej, on rozwali to. I ten Dark Templar, o nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Chyba go widział. Chyba Special widział tego Tureta. Bo chodzi o to, żeby nie miał żadnych detekcji, wtedy Dark Templary wygrywają grę. No ale jeszcze pamiętajmy, że jest ten Command Center i są SCV, więc będzie można stąd zbierać surowce. Chociaż, trzeba by na pewno będzie można, skoro jest Dark Templar i nie ma detekcji. No, ej, chwila. No co tu się dzieje? Jakie roszady? Moment, może da się to wygrać. No dokładnie, Dark Templar przeszkadza w wydobyciu. Najważniejsze nie podejść pod Tureta. Swoją drogą Stalkery z dołu jeszcze mogą atakować tego Tureta, bo... no... O! Tutaj wyląduje Command Centerem. Jeżeli rozwali Tureta, to wygrał Grey Geralt. Jeżeli... A, no tutaj jeszcze Orbital dobrze jakby nie powstał, bo on też będzie dawać skany. O nie, 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 uważajmy na te Stalkery. Okej, okay, tu są też dwa cyklony. 5 cyklonów to niestety duża liczba. Cokolwiek nie podejdzie, zostanie bardzo szybko zniszczone. No trzeba jakimś cudem tego Tureta rozwalić. To jest nadzieja dla Geralta. Lecą budynki przez mapę, tam się nic w zasadzie nie dzieje po lewej stronie. 3 Dark Templary, 2 Stalkery kontra 5 cyklonów. Ale może jakimś cudem brak detekcji poskutkuje wygraną. Nie może zbierać surowców Special, więc jest potencjał na remis. Naprawdę on istnieje. Geralt oczywiście żadnych surowców zbierać nie może, bo nie ma Nexusa, do którego by przenosił minerały. No, że on z tego jeszcze może zrobić remis, to jest skandal. Ale jakże przyjemny skandal dla Mateusza. Będzie bronić swoich budynków. O, ten budynek się w sumie, no, tutaj się nie musi za mocno martwić, bo ma go. W ogóle gdzie są dwie proby? Aha, jedna tu, jedna tu. No dobra. Hej, kolejna SCV padła od... Oho. No, chyba Special uważa, że nadal może to wygrać, niszcząc budynki. Dobrze, 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 dobrze. Kolejne uderzenie w cyklona. Special chyba już wie, że tak jest, tamten budynek znajduje się na mapie. No mega ciekawe, bo boję się, że może wyjechać 3 cyklonami zdrowymi na mapę Special i pojechać po tamte budynki. Jeżeli zniszczy wszystkie budynki, to też się wygrywa w StarCraftie. O, tutaj ważne, niszczenie SCV ma miejsce. Super, 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 super. Dużo SCV padło. No dają Dark Templary, dają, dają. Okej, okay, jest mega ciekawie, trzeba przyznać. Okej, okay, 5 cyklonów. Myślę, że już to wie wszystko Geralt. Jakim tym Dark Templar. Ty, zauważcie, że Geralt podszedł w międzyczasie Dark Templarem i uderzył raz Tureta. No. Teraz go uderzył. Gdzie jest SCV? A tutaj jest ta SCV-ka, o, żeż ty. Rozwalił, dobił jednego z rannych cyklonów. Czy on go rozpracuje? Oho, nie, Special to złapie. Kurczę, nie ma recola. Teraz rozwali mu Tureta. Ej, czy coś z tego jeszcze można... No ale chwila, jak Geralt straci wszystkie budynki, to co wtedy? No Special na pewno nie przegra, bo maksymalnie co można ugrać z pozycji Geralta to remis, bo nie da się i tak budynków tamtych rozwalić. No niestety, ale Special chyba to i tak ugrał. Chyba i tak. No bo nie ma jak złapać Dark Templarami cyklonów. Może ich nie widzi, w sensie Dark Templarów nie widzi, ale... Aha, no jednego złapał akurat, okej. No wystarczy rozwalić wszystkie budynki Geralta i on wygra. I wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Chociaż 3 Dark Templary. Powinien teraz, mam wrażenie, że przy tych asymilatorach tańczyć Geralt, bo tego i to i tak nie zdąży obronić. Dark Templary powinny się cofnąć. O, chyba, że po drodze... No, 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 no. Ach, w drodze nie złapał, nie złapał. Niestety. Oj, jest źle. Oj, jest bardzo źle. Takie tango z cyklonem. Walcz! Nie daj tego budynku. To jest ostatni budynek Geralta oczywiście. To może być maksymalnie remis. Jest potencjał na remis. Co może zrobić jeszcze Special? Pomyślmy. Aha, on może po prostu rozpocząć wydobycie. Geralt. Wkurzona minka. Ej, ale chwila, przecież jak wystarczy, że on będzie szedł Dark Templarem za tym Command Centerem i namierzy, gdzie jest źródło problemów. Leć za tym, idź za tym. Geraldinho, idziesz, idziesz. Nie daj mu zbierać. A ten się szczurzy. Cyklonami, żeby rozwalić... Jaki cwaniak chce zrobić tu jakieś barykady. O, wow. Okej, okay. Jakieś MLG place'y. Ale to w takiej sytuacji... Cyklony też nie wiadą.
Jest potencjał. Bardzo dobrze, że ten Dark Hunter idzie za command centerem. To jest mega ważne. I teraz ciekawa sytuacja. Wjeżdża. Dlaczego kilka razy wydawało się, jakby uderzyły, ale nie uderzyły do końca te Dark Templary. Ajajaj. Ajajaj. No nie. Stracił. Stracił asymilator. I przegrał niestety przez brak budynków Geralt. Tak też można przegrać w StarCraftie. Wyjątkowy scenariusz. GG. Rzeźbił jak się dało, ale się nie wyrzeźbiło. O, szkoda. No śmiesznie było. Dobra, druga mapa, Dragon Scales. W dolnym prawym Geralt, w górnym lewym Special. Ciekawa rozgrywka. Jeśli wygrywam na Ishbringera, Special przegrał na niego jedną mapę, to jestem lepszy od Speciala. Proste, że tak, Engry. Zawsze musisz tak podchodzić, że jesteś mistrzem, jesteś najlepszy. Trzeba mieć trochę tej przesadnej pewności siebie jako zawodnik, e-sportowiec. O, a to jest ten. Siema w ogóle, Engry, witam mocno. To jest w ogóle to zagranie, którego dzisiaj użył Geralt w meczu z Battle B. A fajna, szybka taktyka. Na pierwszej mapie Special zrobił proxy, teraz Geralt robi proxy. Pięknie się przedstawili zawodnicy. Dobrze. Pełna ofensywa. Nie ma litości, nawet drugi gateway jest tutaj. Let's go! Pięknie. I do takich chwil się właśnie gra teranem, jak to mawia Geralt. I ogląda e-sportowców. Dobra, będzie szybkie uderzenie. Ciekawe, co tam... W ogóle on krzywo ma, dokładnie. On krzywo postawił te koszary, bo chciał od razu mieć miejsce na dobudówkę, ale za dużo tego miejsca sobie zostawił. No, teraz będzie poprawniej. O, jak dobrze. Przed w ogóle pierwszą jednostką, przed dobudówką, Special postawił command centera. On jeszcze nawet nie wie, że nie chciał, bardzo nie chciał tego zrobić, przynajmniej tak mi się zdaje, bo nie widziałem tego wariantu nigdy. Ale może tutaj jest coś, o czym nie wiem, ale no zakładam, że jednak bardzo źle dla niego. Będzie ciekawie. Ajajaj, proba. A może to i dobrze, że teraz ten Marin idzie za probą. Swoją drogą, proba powinna raz uderzyć Marina moim zdaniem. O, zrobi to chyba. Albo w SCV-kę chciał uderzyć, ale się nie dało. No trochę minimalnie lepsze mikroprobo powinno mieć miejsce. Ale to tyle, spokojnie. Chociaż w sumie, czy to cokolwiek zmieni z zalotami? Chyba niewiele. Ale to wygląda pięknie. No powiem wam, ja już czuję 1-1. Czuję to. Special w ogóle, zero jakichś skanów, zero zwiadu. I cały na czerwono wchodzi Mateusz. Lecimy. Celem oczywiście trochę... ten reaktor, no ale przesuwamy zloty tak, żeby trzy mogły atakować. Oho, coś nie przesuwa. Ej, no czemu tylko dwa? To nie tak miało być. Dobra, Stalker zabezpiecza okolice. Trochę źle to tutaj się poustawiało, trochę się poblokowało. O, głębiej ustawił Stalkery. Dobra, atakuje Mariny. Kurczę, jakoś lepiej to wyglądało w meczu na Battle Bee. Jakoś tak sprawniej się przebił. Trochę inaczej zaatakował, no ale i tak chyba finalnie przebicie przez Supply Depota będzie miało miejsce, do tego adeptka chce pomóc. Kurczę, jest bunkier. Trochę sytuacja niepewna, trochę napięta. No i niestety, ale z cyklonem to już nie będzie piękna zabawa i piękny e-sport. Tylko krew, łzy i właśnie ten cyklon. No, adeptka sobie przeskoczyła w wydobycie. Geralt dalej sukcesywnie atakuje zabudowę terana. Co prawda to ta taktyka wygląda, jakby Geralt musiał wygrać, ale tak naprawdę on musi zrobić duże obrażenia po prostu i potem już z drugim Nexusem, z lepszym wydobyciem będzie no, do przodu. Pytanie, czy to było wystarczające, to co on tutaj zagrał. No to zobaczymy niebawem. Jeszcze kilka kolejnych jednostek. Special jak wychodzi. No, może i może, ale zobaczymy. Bawimy się, walczymy. Doskonale.
Duże prowadzenie Geralta, no i teraz jeszcze szansa na zniszczenie cyklona. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. No, no jedzie ten cyklon właśnie. I to jest ten problem, miał już nie jechać. No tutaj losowy Stalker. Nie wiem jak to się stało, że taki zostawiony. A, special cwaniak. Ale atakuj, no, przecież zawsze jakieś obrażenia. Co tu się dzieje? Losowe jednostki ma po mapie biegają, jeżdżą. Okej, są trzy Stalkery i Adeptka w tej chwili. Jeszcze Warpgate robi Mateusz. Co ciekawe, Special nawet nie buduje drugiej bazy. On chyba w ogóle też nawet nie wie, że Geralt ma swoją drugą bazę. Cały czas chyba się spodziewa, że to jest jakiś Olin czy inne coś. A to nie, Geralt łatwiutko, druga baza. Bawimy się, zabawa jest. Rozwijamy się. Doskonale, jest mikro, jest wszystko, może blinka jeszcze nie ma, ale po co komu, po co komu blink z takim mikro? No pylon by się przydał. Nie no, jest świetnie, mega dobrze. Oby tak dalej i będziemy mieli decydującą trzecią mapę w finale. Cyklony jadą. Przypominam, że Special dalej sobie nie zdaje sprawy, że jest tutaj ta ekspansja, chociaż może to oczywiście podejrzewać. No i będzie olinować, no to jest takie 2-1-1 z jednej bazy, nie wiem. No późno i wolno i słabo w sumie zapowiadać ten atak Speciala. No ten pylon ma małe szanse, chociaż... Doskonale. O, jakie to dobre, że ten Siege Tank już został zniszczony, nie będzie problemów. Pylona ukończył Geralt. Nie ma, że boli. O, jeszcze Immortal wjeżdża cały na czerwono. No i klasa. No i, no i nie może już nic zrobić Special. No już dajmy sobie spokój, Juanito. Bez przesady. Ale on się uczepił rozgrywki jak pijany płotu i będzie oczywiście debatował, że niby może jeszcze coś z tego zrobić. Trochę jeszcze mikro. Wydaje mi się, że Geralt chyba wygra tę bitwę, bo w sumie czemu nie? Dobrze pomikruje, dobrze pożongluje, chociaż Immortal dobrze jakby atakował albo tanka, albo w ogóle został sam podniesiony. O! Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, może trochę przeliczyłem szansę Protossa. Znaczy wymiana nie była aż taka zła, zwłaszcza na, patrząc na zaplecze. Ewentualnie druga bateryjka, ale i tak, co by się nie działo, będzie dobrze. W ogóle mógłby jeszcze raz aktywować te warp gate'y, żeby one się odnowiły, nie? Żeby mogły znowu przyzwać jednostki i potem zrobić recalla. Takie, żeby na chwilę one popracowały i tyle. Może to nawet zrobi właśnie Geralt, kto wie. Proby jadą, tutaj jeszcze jakieś wyjście. No jest i tak, bardzo banalna będzie ta obrona. Jak ona już szarże, to zeloty są potężne. Special od razu do pierwszej bazy. Dokładnie, na główkę, mimo że w basenie nie ma wody. No i miazga, miazga, miazga. Immortal w potylicę, zeloty od przodu. No i w zasadzie to czekamy cały czas na GG. O, i tutaj jeszcze Geralt ładnie atakuje. Powinien trochę właśnie, dokładnie to zrobić. Podrzucić Stalkery na dystans potrzebny do ataku w Medivaca. I GG. No i klasa. 1-1, no piękna to była mapa. I lecimy, decydująca mapa finału tych kwalifikacji do Europejskiej Ligi World Eagle. W dolnym lewym rogu Geralt, w górnym prawym Special. Mapa to Ancient Cistern. No i zaraz się wszystko wyjaśni, czy zaryzykują, czy jednak taka jedna mapa będzie jeszcze poważniej jednak potraktowana, skoro od niej wszystko zależy. Oczywiście obaj zawodnicy zakwalifikowali się do kolejnej rundy tych rozgrywek, do tak zwanego Main Event, głównego wydarzenia. Tam już będzie właśnie $3000 łącznie, $800 za pierwsze miejsce i do tego kwalifikacja do jeszcze innego, jeszcze większego turnieju World Eagle w tym roku.
No zobaczymy. W tym turnieju tydzień temu się zakwalifikował właśnie też Christianer. Mam nadzieję, że też niektórzy gracze będą z naszych zaproszeni, może właśnie Spirit, może Mana, którzy dzisiaj akurat nie zagrali. Wiem, że Mana grał tydzień temu, Spirit w żadnych kwalifikacjach nie wziął udziału, ale może dostanie zaproszenie i tak za całokształt twórczości. Albo zaraz będzie. Fajne, przyjemne zwycięstwo, albo jednak no nie poszło. No widzimy, że zaczyna dość nietypowo Special, bo to nie jest standard granie dwóch Raxów i Reaperów na Protossa, ale on takim jest właśnie, człowiekiem wytrychem, szuka różnych nieprzyjemnych taktyk, żeby ciężko się na to grało. Dobra, podoba mi się, że adeptka nie wychodzi na mapę, bo jeżeli by wyszła, to wtedy 2-3 Reapery bardzo łatwo by ją zniszczyły. A tak, no to czekamy na Stalkera i bronimy się. A, przepraszam bardzo, nie zauważyłem, że Geralt widział drugie Raxy. Dobra, to dlatego on nie wychodzi tą adeptką na mapę, bo normalnie tak grał. No to bardzo dobrze, że tak się stało. Bardzo istotne. No, ciekawe. Wybija się Reaperami tak na twardo w proby. Dobra, jedno uderzenie adeptka skierowała w Reapera. No i tutaj jest bateria, więc super. Dobrze, dobrze. W zasadzie niczego tutaj Special zrobić nie może, więc ucieka. Ale teraz już Stalker. No i super. I nie ma problemów, nie ma za dużych strat. Myślę, że więcej wydał Special niż stracił Geralt na całe to zagranie. To, że zrobił drugie koszary, powoduje też późniejszą ekspansję. O, i trzy Raxy. No to widzę, że presji nie będzie końca. Może dlatego chciał tak chętnie uratować Reapery, żeby potem w innym ataku się one przydały. Okej, jest Maruder. Jeszcze nie ma spowolnienia, jeszcze nie ma Concussive Shells. Ale widzę, że Geralt ten się nie boi, on atakuje. No, zobaczymy. Concussive Shells za 3-4 sekundy gotowe. Nie. O, jak dobrze, że dopiero teraz się to skończyło. Jaka ulga. No i uciekaj. Mateo. O nie. O. No niby uciekł. O, tutaj mułami nie trafił Special, ale skorygował to szybko i już zaczynają zbierać surowce. A może on specjalnie tymi mułami chwilę nie zbiera, żeby potem na koniec nie trzeba było ich wyciągać od wydobycia. Może. No dobra. Zaraz będziemy patrzeć na niebieską poświatę, która podobno jest na pociskach Marudera, gdy ma on opracowane ulepszenie Concussive Shells. Zaraz popatrzymy, w sumie nie zwracałem cały czas na to uwagi. Dobra, 4 gateway, blink, znane zagranie wśród protosów, jedno z najbardziej znanych aktualnie. Spopularyzował je chyba najbardziej Parting, grając to 3 razy z rzędu na Maru i 3 razy wygrywając chyba w półfinale GSL to było. Albo w ćwierćfinale, no dobra. Let's go. Widać, co się dzieje. Jest już blink, więc jak najbardziej Geralt powinien wywierać presję. Rywal jeszcze nie ma steampacka i wydaje się, że jest tutaj troszeczkę słaby w takiej konfiguracji z tymi ulepszeniami, jakie mamy. No, blinkujemy. Dobrze, celuje w pojedyncze marudery Geralt, nice. No i goń go, to go goń! Aha, nie chcę, okej. Okay. Możesz ty. No to jest mega niebezpieczne, jeżeli teraz Geralt pójdzie do przeciwnika, a Special mu wejdzie do bazy, to trochę jest nerwowo wtedy. Trochę niebezpieczna chwila, ale zobaczył Geralt zamiary rywala, pewnie już wie, że to jest 3 Rax. Bardzo niebezpieczna taktyka, jeżeli właśnie tak teren się wbija. Po co mu obserwer? No żeby widzieć, gdzie są siły wroga. Dużo łatwiej jest ustalić... O, to zloty! Żeby ustalić po prostu, gdzie może wskoczyć, gdzie nie może wskoczyć, na przykład stalkerami. To jest dobre w ocenianiu, bo my widzimy wszystko, a gracze widzą tylko tyle, ile widzą ich jednostki i budynki.
O, a taki cwaniak chciał może rozwalić nawet te chlaba, ale no. No jednak tam się nie da nic ugrać. Dobrze. Idzie jako tako. To bardzo źle. To fatalnie. To był typowy gołąb. I nic nie zyskał, tylko stracił Geralt i to stracił bardzo dużo, bo możliwość kontrataku tutaj jeszcze pogłębia problemy Geralta. Special niszcząc obserwera. Ciekawe, czy wyciągnie CV do ataku. No, w zasadzie to jest jakaś dwubazówka i to taka, no, potencjalnie już bardzo potężna, bo niestety kontrataku w bazie special mieć nie będzie. Może wyciągnąć CV, zrzucić muły, zostawić oczywiście CV w jednej bazie. Ale jest potencjał. No, no, tylko jeden. Aj, dobrze! Jaki recall od razu na Disruptora, ale nie udało się. 10 jednostek ten jeden Disruptor zniszczy. To było mega duże, ale czy wystarczające? Do pierwszej bazy Geralta wskakuje 8 Marinów. Mocna to rzecz. I do Stalkery już tam się bronić. A tutaj może uda się wywołać jakąś korzystną batalię. Świetnie, proby ściągnięte do Asimilatora, żeby ich nie tracić. Dobrze, niszczy Medivaca. Teraz zająć się Marinami trzeba. Tutaj... No i też potencjalnie niełatwa walka, bo są miny. Czy Geralt widzi te miny? No nie wiem, czy widział, czy zauważył, ale zebrał całkiem mocne uderzenie. No i teraz właśnie no, tylko jedną minę zniszczył. Myślałem, że rzuci inaczej kulą. O nie, szkoda, bo chyba Disruptor nie jest do uratowania. A to nie są tanie rzeczy. Okej, jednak się wycofuje. No tylko dalej go trzeba wycofywać. Kolejny Disruptor. Dobra, jest jako tako, żyjemy. Szkoda, że tego kontrataku teraz nie ma. Mega dużo by to dało. Oho, special jakby klikał sobie jednego Disruptora. Tego zdrowszego jeszcze, w dodatku. No musi tak czasami przedwcześnie uderzyć tą kulą Geralt, bo... Przecież on ledwo żyje, ten Disruptor, byle co go dokończy i wtedy on już nic nie zrobi. Trzecia baza speciala, widać, że przesyła SCV z pierwszej i drugiej bazy. Z drugiej bazy nawet za dużo SCV tutaj wyciągnął special. Bo tutaj 6 więcej naturalów, w ogóle muły niektóre nie trafiły. No, no, special tutaj troszeczkę to powinien ogarnąć. 14, skorygował swoje wydobycie. No dobrze, żeby takie wydarzenia, żeby takie niedociągnięcia właśnie mu się zdarzały. Mimo wszystko gramy dalej. Tutaj dwie miny niebawem chcę special wrzucić do pierwszej bazy Mateusza. Jakieś drobne błędy są korygowane, bo na przykład Geralt nie miał 3 probek na gazie w pierwszej bazie. To może być trochę trudne do obrony ten atak speciala. Ale jednak w dobre miejsce, w dobrym czasie patrzy Mateusz. To jest dobre. O. Okej, trafiony jeden z maruderów. Teraz kolejna kula. Kula była dobra. Dobrze. Ej, nieźle. Fajnie wjechał tymi zlotami. Kule przeganiały pozostałe jednostki. No i walczymy. Nie są to łatwe rzeczy. Stalkerów też troszeczkę tutaj mamy. Ten Medivac z minami został błędnie przez speciala skierowany w to miejsce. I to jest fatalny błąd tego zawodnika. Nie kontrolował już Hotkeya do całej armii. No pogubił się. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze się stało. No i teraz inicjatywa po stronie Polaka. A ciężko starany taką inicjatywę zdobyć. Nie będzie to też na pewno takie łatwe podejście. O, kuleczka. Nie trafiła. Teraz może w minę chociaż. O, okej, ta mina była w trochę innym miejscu. Nie trafił. O, to jest niebezpieczne. Jakby tak złapał te Medivaki teraz Geralt jakimś cudem. Aj, no nie zrobił blinka. A widziałby, zauważył i być może zniszczył właśnie. No ale dobra, jeżeli teraz uderzy, to pamiętajmy, że special no nie ma tych jednostek w obronie, ale za to ma inne i też ma niemało min. Trzeba jakoś tak wejść z celem. O nie. O nie. Zagapił się Geralt, bo patrzył oczywiście do swojej bazy. Tu się próbował bronić.
No, mocno się zagapił. Zdecydowanie za mocno. To są takie właśnie detaliki. Ale dobra, gramy dalej w takiej sytuacji. Ładnie zniszczył tego. No, w sumie dwa medivaki pełne za... Tam chyba 3 disruptory, czy ile padło w tej małej wymianie. Szkoda. Kolejna batalia, miny są. Geralt powinien dokładnie tylko jednego zelotę stracić maksymalnie. Tutaj znowu jakoś dziwnie ta kula poleciała. Okej, rzuca kolejną kulką Geralt, ale nie trafia znowu. W sumie nie wiem, o co chodzi. O mój Boże, te miny odpaliły. I to mocno w zelotów. Geralt nie wiem, czy może wchodzić w tę walkę. Próbuje trochę po minach też atakować. I na szczęście odpaliła pojedynczego zlotę. Jest ciężko, nadal zaopatrzenie faworyzuje speciala. Ale ekonomia niby Geralta. Tylko, że on potrzebuje bardzo dobrego uderzenia disruptorami znowu, może kolosa. No i special, jak widać, znowu poleciał. I to najgorsze jest, że raczej niezauważony. Spodziewa się tego manewru Geralt, no i to jest bardzo dobre przeczucie, wyczucie. Dobrze, dobrze. Złapał go. Nawet takie chwilowe opóźnienie dużo daje. Może teraz z zelotami to złapie. Poczekaj, po medivakach nawet stalkerami wali. Tutaj jeszcze jest jakaś zasadzka z disruptorami panowana. Jeden od przodu, drugi od boku, ale... No nie, znowu gołąb. Ajajaj, trochę za szybko się to wszystko działo. No, przynajmniej ta kula była nie najgorsza. Szkoda, troszeczkę lepsza kontrola tu i ówdzie. Jeszcze szybszy, ale jeszcze lepszy. Gdyby był. To nie są łatwe rzeczy. Stalkery na dół, bo teraz bardzo ciężko jest oszacować, czy teren leci mu do bazy, czy może atakuje wszystkim od przodu, czy się jakoś właśnie porozdzielał. O, tu jest bardzo ładny disruptor na miny, ale niestety one zdołały odpalić, chociaż... Na pewno to i tak było całkiem dobre zachowanie. O, ładna, kto, co? Jaka dziwna, jaka losowa i trafiona kula to była. Nice. Przewaga w ulepszeniach po stronie speciala. W końcu kolosy dodaje do kompozycji Polak. Ma ładną produkcję, idzie mu nieźle, no ale special też oczywiście się rozwija ekonomicznie. To nie jest tak, że którykolwiek z graczy tak na dłuższą chwilę stanął. Nie wiem, Geralt o tym dropie. Nie jest on na szczęście aż tak liczny, aż tak duży. Ale mega ciekawe, czy Geralt tutaj wjedzie teraz w to miejsce i wygra. Niestety w Planetary Fortress bym no, nie rekomendował chyba atakować. Ale zobaczymy. Dobra, zeloty trzeba no, w zasadzie to wycofać, bo tutaj nic nimi nie osiągnie. Chociaż myśli o atakach Geralt. Tutaj też widać podejście rywala. No już chyba o wszystkim w miarę wie Mateusz. Pytanie, czy to była dobra koncepcja, żeby teraz tak właśnie zagrać. No ale zobaczymy. Znowu base trade. Znowu może będzie jakiś dziki scenariusz. Special już oczywiście wbiega. Jakby na zbiórkę gromu biegu. O, no, ale nie straćmy tego kolosa. Oj, chyba go straci i to bardzo łatwo. Boże, on idzie i nie atakuje nawet. No, najgorzej, najgorzej. Teraz to kolos zrobił gołębia w parapet. Okej, uderzenie bez CV-ki. No musi tutaj formować swoją defensywę. Aż dziwne, że baterii jeszcze nie zbudował. Bo jakąś osadę, jakąś ostoję właśnie obrony trzeba mieć. Kurczę, ale mało tego zostało. I sam kolos pozostanie w tym, nazwijmy to szumnie, kontrataku. Ale jeden kolos niewiele może zrobić. Okej, nie wiem, czy zaraz po niego pójdzie special, czy go zauważył, czy go widzi. Tutaj jeszcze jakieś miny uderzyły w jednostki Protosa. Próbuje się przeogrupować. Flankujący kolos! Zniknął szybciej niż ustawa przewiduje. O nie. Trochę tutaj nie poszło. Niektóre kule nie były takie, jak być powinny. Teraz ma zdecydowanie więcej sił. Special, lecą posiłki. Teraz miny się przeładują. A było blisko, ale mam wrażenie, że no stalkery nie mają szansy na piechotę Terana. Ona się za dobrze wymienia. No i lecą oczywiście kolejne kule. Ale to nie były kulki, na jakie liczył Geralt. Niby dalej zbiera no, całkiem sensowne minerały i gaz, ale nie ma 4 baz. Szkoda, no. Trochę lepsza kontrola tu i ówdzie. Jeszcze lepsza. Ale to bardzo trudno się nie pomylić przez, no już teraz 16 minut prawie gry.
No i to jest chyba niestety już ostatnia chwila. Kanon nieaktywny, bo nie ma pylona. Roby i tak za wiele nie pomogą, nawet ich nie wyciągał w sumie do defensywy Geralt. No szkoda. Jednak special. No naprawdę. Za każdym razem w sumie niewiele brakuje, żeby takiego potężnego zawodnika pokonać. Nie no, stalkery nie mają szans na piechotę. Zupełnie. I GG. Tak, ze specialem trzeba przyznać, że dziwnie się gra TVP. To na pewno. Fajne mecze, takie nie za słodkie, ale serio, fajne widowisko. No oglądało się bardzo fajnie, trzeba przyznać. Było prawie wygranko. No, gdzieś jakaś kula trochę lepsza, albo na przykład te kolosy niepogubione czy coś. No detale. Tak, te disruptory, jakieś kolosy, czy ten warpism, nie? Ale czasami, no na tej mapie w zasadzie trzeba czasami zaryzykować tak tym warpismem, żeby wlecieć. A akurat i tak czekały mariny. Dobra, GG, to był finał oczywiście kwalifikacji do Europejskiej Ligi Wardiego. No i tak się zakwalifikował zarówno Special, jak i Geralt, Yume czy Wayne, ale jeszcze powalczyli o pierwsze miejsce.